Zapewne mało kto dziś o tym pamięta, ale rozwinięcie skrótu CUV to Sport Utility Vehicle, co znaczy sportowy samochód użytkowy. Nie trzeba być jednak Adamem Kornackim, aby wiedzieć, że na ogół samochody tego segmentu nie mają ze sportem zbyt wiele wspólnego. Ten fakt musiał wyraźnie nie podobać się szefostwu Hyundai'a, ale nie uprzedzajmy faktów. Tucson to jeden z najczęściej kupowanych SUV-ów w naszym kraju. W ubiegłym roku plasował się na trzecim miejscu, tuż za Dacią Duster i Nissanem Qashqai. Roczna sprzedaż Tucsona w Europie to około 150 tysięcy sztuk. To naprawdę ogromny wynik, który czymś musi być spowodowany. Pierwsza kwestia to wygląd. Auto wygląda jak prawdziwy drapieżnik. To przede wszystkim za sprawą ogromnego grilla. W wersji N-Line dojdą tu jeszcze nieco zmodyfikowane zderzaki i multum czarnych elementów. Lusterka, wypełnienie wspomnianego grilla, tylny spoiler czy świetnie wyglądające 19-calowe felgi. Urody mu się nie odmówi. Rozmiarowo auto jest niemal identyczne jak Opel Grandland X, to znaczy plasuje się przy górnej granicy kompaktowych SUV-ów. Od Opla jest jednak zauważalnie wyższe. 165 cm to naprawdę jeden z najlepszych wyników w klasie. Nie ma za to ogromnego prześwitu. Nieco ponad 17 cm to niezbyt imponujący wynik, ale tym samym naprawdę solidna wysokość przypada tutaj właśnie na samo nadwozie. Karoseria skrywa przestronną kabinę. Dzieje się tak m.in. przez wspomnianą wcześniej wysoko poprowadzoną krawędź dachu. Zacznijmy od tyłu. Kanapa jest bardzo wygodna. W porównaniu do konkurentów komfort gwarantuje tu wyższe umiejscowienie siedziska, które okazuje się być bardzo szerokie. W porównaniu do Grandlanda mamy więc niemal tyle samo miejsca nad głową, znaczy sporo, ale tutaj mamy bardziej wyprostowane nogi, co jest wygodne w długich podróżach. Co warto szczególnie pochwalić, znacznie więcej miejsca mamy tu też na kolana. Uwaga, zauważalnie więcej nawet niż w przerośniętym Fordzie Kuga. Multum przestrzeni mamy również na stopy. Miłym akcentem jest możliwość regulacji oparcia. U wielu konkurentów nadal tego brakuje. Auto ma napęd na 4 koła, więc we wnętrzu znajdziemy również tunel, ale ten okazuje się być niewielki, więc niezbyt przeszkadza piątemu pasażerowi. Szkoda tylko, że w kanapie zabrakło otworu do przewozu długich przedmiotów, a same tylne zagłówki mogłyby być nieco większe i bardziej miękkie, ale to są drobne niedociągnięcia. Materiały użyte we wnętrzu nie należą do najbardziej miękkich. Za to kokpit jest mega solidnie spasowany. Nic tu nie chce zatrzeszczeć ani zaskrzypieć. To jest chyba najlepiej zmontowany kokpit w całym segmencie. Żadnych niepokojących dźwięków nie wydawało również otwierane okno dachowe, to na plus. W naszej wersji mamy deskę rozdzielczą wykończoną ekologiczną skórą z czerwonym obszyciem. I szczerze, obok czerwonych elementów na obiciach foteli, skórzanej kierownicy i lewarku zmiany biegów, robi to ogromne wrażenie. Przy tych fotelach wyglądają całkiem nieźle, ale szczególnie jak na usportowioną wersję nie są raczej zbyt mocno wyprofilowane. Oparcie jeszcze jakoś trzyma, ale siedzisko jest już niemal płaskie. Z drugiej strony dzięki temu zmieszczą się w nich osoby o bardziej słusznej budowie ciała, więc dla kogoś będzie to wada, dla kogoś innego niekoniecznie. Pochwalić natomiast należy pompowaną regulację odcinka lędźwiowego i ogólną wygodę. Fotele nie męczą nawet w długich trasach. Komfort gwarantuje również bardzo szybkie działanie podgrzewania kierownicy, plus zaklimatyzowany schowek przed pasażerem i indukcyjną ładowarkę telefonu w przednim schowku. Doceniam też wysunięty nad kokpit ekran multimediów. Nie trzeba odrywać oczu od jezdni, aby spojrzeć na przykład na nawigację. Za to, co by mogło być lepsze, podłokietnik. Rozumiem, że nie musi być regulowany w dwóch płaszczyznach, ale no chociaż do przodu fajnie by go było móc wysunąć. Jak na dzisiejsze minimalistyczne standardy całkiem sporo jest we wnętrzu przycisków. Są ugrupowane aż w czterech miejscach. Jednak po dłuższym zastanowieniu żaden z nich nie jest zbędny, a dzięki nim rzadziej trzeba sięgać palcem do ekranu multimediów. Te z kolei są dość proste. Nawigacja również wygląda tak nieco azjatycko. Nie można mieć jednak żadnych zastrzeżeń co do tempa pracy multimediów czy nawigacji. Wszystko jest tutaj bardzo sprawne. Doceniam bardzo wysoką rozdzielczość i jasność kamery cofania. Nawet po zmroku da się tu sporo zauważyć. No i w temacie multimediów, mamy tu też opcjonalne nagłośnienie Krela za bardzo uczciwe 2800 zł. Ten system gra świetnie. Doceniam przede wszystkim tony niskie, ale średnie i wysokie również nie wypadają tu blado. Bagażnik, bardzo duży, ustawny, z dwupoziomową podłogą. Nad nią jest wystarczająco wysoka przestrzeń na bagaże. Z minusów, niestety zabrakło prowadnic na roletę, więc polecam schować ją pod podłogą. Na plus, jest tu na nią przygotowane miejsce. Szkoda też, że nie mamy tu rączek do opuszczania oparć kanapy, trzeba się przejść do środka. A tam pamiętajcie, że drzwi nie zachodzą na progi, więc można sobie ubrudzić nogawki.
ale szybko o tym zapominamy. Niemal 550 kg ładowności to niezły wynik. Z dodatkowych opcji mamy tu też sterowaną elektrycznie inteligentną klapę bagażnika. W celu otwarcia nie wymaga machania nogą pod zderzakiem. Zamiast tego wystarczy się do niej po prostu zbliżyć i poczekać. Tyle, że szczerze nie wiem, co robiłem źle. Przy mnie za bardzo otwierać się nie chciała. Szybko jeszcze rzućmy okiem na silnik. Pod maską, która jest bardzo ciężka, a musimy ją zawiesić na patyku, znajdziemy silnik 1.6 TGDI o mocy 177 koni mechanicznych. Tą samą jednostkę możemy też znaleźć na przykład w Kia Sportage. Od 2018 roku fabrykę opuszczają z filtrem cząstek stałych GPF, dzięki czemu bez problemu spełniają normę emisji spalin Euro 6D Temp. Koreańskie marki mają kilka cech wspólnych z kryzysami ekonomicznymi. I nie, bynajmniej nie chodzi o to, że zrujnują ci życie. Po prostu, kiedy narastają w siłę, wszyscy je bagatelizują. Jest tylko garstka ludzi, która dostrzega rosnące w siłę zjawisko. A kiedy już to zjawisko dojdzie do pewnego etapu, to zmiata wszystko, co stanie mu na drodze. Nie chcę rzucać górnolotnych komplementów, ale według mnie Hyundai to jest właśnie taka bańka spekulacyjna, która zaraz ma wybuchnąć. Tucson jest tego najlepszym przykładem, bo w tym aucie dostrzegam niemal tyle samo niemieckiego Ordnungu, co w samym Tiguanie. Auto jest znacznie bardziej zwarte niż się spodziewałem. Każdy SUV ma tendencję do mało precyzyjnej jazdy, a tutaj jest naprawdę nieźle. Zacznijmy od tego, że wersja N-Line ma nieco zmodyfikowane zawieszenie. Nie są to duże zmiany, opierają się głównie na zwiększeniu sztywności sprężyn. Z tyłu o 5%, a z przodu o 8%. Umówmy się szczerze, dla zwykłego śmiertelnika nie będą to wyczuwalne zmiany. Ale do tego dochodzi coś jeszcze. Pamiętacie, jak zachwycałem się profilem opon w Grandlandzie? To patrzcie na to. 245x45, 19 cali felga. Dobrze radzę, krawężniki omijajcie szerokim łukiem. Ale za to nie martwcie się o precyzję jazdy w szybkich zakrętach. Na takich kołach, do tego z wielowahaczowym zawieszeniem na tylniej osi, jest naprawdę nieźle. Ostatnia zmiana w wersji N-Line to nowe oprogramowanie wspomagania kierownicy. Brzmi może niezbyt imponująco, ale powiem Wam, bardzo wyraźnie czuć w nim progresję. Na parkingu nie trzeba się szarpać z kierownicą, a w szybszej trasie wyraźnie się usztywnia. Tak, zaskakująco przyjemnie się usztywnia. Według Hyundai'a ma zapewniać bardziej bezpośrednie, liniowe wyczucie prowadzenia. I powiem Wam, ja to kupuję, ja im to mogę potwierdzić. Układ kierowniczy jest wystarczająco precyzyjny. W innym teście ktoś mu zarzucał, że jest nieco ociężały, ale według mnie, jak na SUV-a, jest naprawdę nieźle. Jak Tucson wypada na tle innych modeli? Od niemieckiej konkurencji wydaje mi się być dalej odrobinę bardziej miękki, ale to jest taki przyjemnie zaskakujący komfort. Z drugiej strony, w szybkich zakrętach doceniamy to, że nie ma tu przesadnej tendencji do wyjeżdżania przodem. W tym segmencie to warte pochwały. Nie ma tu również mocnych wychyleń nadwozia, jak na przykład w Oplu Grandlandzie. A mimo to praktycznie wszystkie wyrwy w nawierzchniach są całkiem nieźle filtrowane. Oczywiście jak na 19-calowe felgi. Co oznacza tyle, że jak wjedziecie z impetem poprzecznie w tory tramwajowe, no to poczujecie je we wnętrzu. Ale wszelkie zapadnięte studzienki nie będą tu większym problemem. Co równie istotne, filtracja odbywa się tutaj wystarczająco cicho. Przy temacie tych dźwięków świetne jest wyciszenie od strony grodziowej. Dla zobrazowania, na światłach możecie nawet nie zauważyć, kiedy system start-stop wyłączył Wam silnik. Serio! Szum powietrza od przedniej szyby zaczyna docierać do naszych uszu dopiero przy prędkościach autostradowych. Jedynie wygłuszenie nadkoli mogłoby być trochę lepsze. No ale przejdźmy w końcu do tego silnika. Jak już wiecie, pod maską mamy uturbione 1.6 o mocy 177 koni. Silnik zaskoczy Was mega mocnym dołem i środkiem obrotomierza. Aż mnie to na początku trochę zaskoczyło, bo wartość maksymalnego momentu obrotowego to 265 Nm. Nie jest ona oszałamiająca, chociaż z drugiej strony i tak wyższa od niektórych konkurentów. Ale wyróżnia się czymś innym, niesamowicie szerokim zakresem obrotów, w których ten maksymalny moment jest dostępny. Zaczyna się bardzo nisko, przy 1500 obrotów na minutę. I dzięki temu auto jest niesamowicie wyrywające do przodu przy ruszaniu z miejsca. No a gdzie ten moment się kończy? Przy 4500 obrotów! Szok i niedowierzanie! Szczerze, wątpię, czy jeszcze jakieś silniki benzynowe wykręcają aż tak szerokie zakresy maksymalnego momentu obrotowego. Nawet w dwulitrowych TSI grupy Volkswagena takowy kończy się przy 4100 obrotów na minutę. Do tego, w naszym przypadku silnik współpracuje z dwusprzęgłową skrzynią automatyczną. Skrzynia jest błyskawiczna, spontaniczna i bez zająknięcia wachluje biegami w górę i w dół. Chcecie ją wyręczyć? Proszę bardzo, mamy tryb manualny, w którym sami możemy się przekonać o prędkości jej działania. Trochę szkoda, że za kierownicą nie znajdziemy łopatek do zmiany biegów. No już chociaż w tym N-Line by się mogły pojawić. No ale co zrobić? Wracam więc na tryb automatyczny, bo chcę jeszcze zwrócić uwagę na reakcję na kickdown.
niemal momentalna. Do tej skrzyni choćby ktoś bardzo chciał, to nie ma się za bardzo czego przyczepić. Mamy tutaj jeszcze tryb sportowy i powiem szczerze, naprawdę jest ogromna różnica w odbieraniu tego samochodu na normalnym trybie i tym sportowym. Skrzynia biegów jest bardziej agresywna, znacznie chętniej i szybciej redukuje biegi. Wyczula się również pedał gazu, wystarczy niewielki nacisk, a silnik ochoczo wkręca się na obroty. Ten tryb pokazuje zupełnie inną naturę auta, taką bardzo dziką i agresywną, ale powiem szczerze, ona mi naprawdę bardzo do tego auta pasuje. Podsumujmy moje przemyślenia. W Tucsonie z tym silnikiem zdecydowanie mamy czym jeździć. Silnik jest bardzo zrywny, niesamowicie elastyczny i pracuje z błyskawiczną skrzynią biegów. Wydawałoby się, że zachwytom nie ma końca, gdyby nie jeden drobny szczegół, który widzę na komputerze pokładowym. Spalanie, delikatnie rzecz ujmując, do najniższych nie należy. W mieście realnie trzeba liczyć 11 litrów na 100 km. W trasie, przy spokojnej jeździe, może zobaczycie tą siódemkę z jakimś hakiem. Większa dynamika to litr lub nawet dwa więcej. Średnia z takiej normalnej jazdy bez przesadnych szaleństw wyszła mi na poziomie 9,5 litra. Spalanie jest mocno uzależnione od stylu jazdy. A niestety przy tak dobrze zgranym zespole silnik i skrzynia i tak fajnym trybie sport, naprawdę mało komu chciałoby się jeździć jak emeryt. Tym samym do oszczędzania paliwa polecam bardziej diesla 2.0 185 koni. Tamten jednak nie będzie dostępny z dwusprzęgłówką. Będzie zestopniowany z konwencjonalnym automatem o 8 przełożeniach. Z jednej strony szkoda, że Hyundai nie postanowił zaimplikować tu jakiegoś mocniejszego silnika benzynowego, ale z drugiej strony powiem wam szczerze, ten 1.6 praktycznie w każdych warunkach powinien wystarczyć z nawiązką. Testowa wersja ma również napęd 4x4. Odpowiada za nie międzyosiowe sprzęgło, które można też zablokować przyciskiem. Blokada działa do 60 km na godzinę lub przegrzania układu na offroadzie. Za bardzo jednak nie chcę szaleć poza drogami, bo raz prześwit, dwa niski profil opon, a trzy agresywne ukształtowanie zderzaków. Tucson to bardziej taka bulwarówka, która ma świetnie wyglądać i na pewno uratuje was przy dojazdach zaśnieżonymi drogami na stok narciarski, ale w głębszy teren raczej się nią nie zapuszczajcie. Bardzo mnie cieszy obecność autoholda. Na światłach możemy zdjąć nogę z hamulca. Bardzo fajnie działa też tutaj utrzymanie na pasie ruchu. Podczas jazdy nocą docenicie szeroko, ale również wysoko świecące LED-owe światła mijania. Nie zachwyciły mnie za to światła drogowe. Świecą mocno, ale w niezbyt pokaźnym paśmie. Na plus sprawne działanie w trybie automatycznym. Natomiast bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie statyczne doświetlanie zakrętów. W przypadku tego auta oświetla naprawdę ogromną przestrzeń. Manewrowanie nocą to istna przyjemność. Cennik Tucsona składa się z dwóch benzyniaków, dwóch diesli i aż pięciu wersji wyposażeniowych. Żeby was nie zanudzić, będę omawiał tylko te najważniejsze elementy wyposażenia. Najtańszy Tucson z wolnosącym silnikiem 1.6 GDI i sześciobiegowym manualem kosztuje przy obecnych promocjach 77 400 zł. Najtańszy diesel będzie o 19 000 droższy. W podstawie mamy niezłe wyposażenie z dziedziny bezpieczeństwa, do tego klimę, elektrykę szyb, zwyczajne radio, ale też drobne braki, które wyklucza pakiet plus za 2700 zł. Z nim dojdą tylne czujniki parkowania, tempomat, relingi, skórzana kierownica i skórzana gałka zmiany biegów. Wyższa wersja Comfort będzie o 12 000 zł droższa. Dojdzie dwustrefowa klima, wybór trybu jazdy, podgrzewana kierownica, fotochromatyczne lusterko z kompasem, podgrzewane fotele przednie, czujnik deszczu, elektryczny hamulec postojowy, składane lusterka boczne, przyciemniane tylne szyby. Kolejna wersja to Style za 12 000 zł. Z nią dojdą system bezkluczykowy, podgrzewane fotele przednie, przednie czujniki parkowania, system utrzymania na pasie ruchu i on działa naprawdę dobrze, brak zastrzeżeń. System informacji o znakach prędkości, przednie światła biledowe, automatyczne światła drogowe, deska rozdzielcza wykończona ekoskórą i ładowarka indukcyjna. Następna w cenniku jest nasza wersja N-Line, tylko że ją dostaniemy już tylko z mocniejszą benzyną i mocniejszym dieslem. Najtaniej dostaniemy ją za 127 tysięcy, dorzucając automat 133 tysiące, a dorzucając do tego 4x4 140 tysięcy. I tyle by kosztowała nasza wersja, tyle że dorzucili do niej kilka gadżetów. W praktyce zawiera ona wyposażenie wersji Style, ale jest wzbogacona o pakiet stylistyczny i nieco inne zawieszenie. I najbogatsza wersja premium, droższa o kolejne 22,5 tysiąca. Tam już macie, och, naprawdę absolutnie wszystko. Jedyne czego nie widzę w cenniku to asystenta parkowania. Oprócz niego możecie wymyślać absolutnie wszystko i daję wam w głowę, że w danej wersji to właśnie będzie. Dopłacić możecie tylko 2800 zł za lakier i tyle. Tucsona w wersji N-Line nie nazwiemy autem typowo sportowym, ale wydaje mi się, że nie o to chodziło szefostwu Hyundai'a. Takowe auta generują sporo ograniczeń na komforcie, a potencjalna klientela wolałaby zapewne pójść na kompromis. To znaczy otrzymać auto, które drapieżnie wygląda i naprawdę świetnie jeździ, ale do tego sprawdza się jako zapakowane po dach auto na wakacje czy pochłaniacz miejskich nierówności. A w takim połączeniu testowy samochód okazuje się być idealnym pojazdem. I taki jest właśnie
nowy Hyundai Tucson Nline.